Witam Państwa serdecznie. Mecz z Wisłą Kraków jest, jeżeli chodzi o nasz etap przygotowań, pewnym zamknięciem cyklu, czyli przed reprezentacją rozegranych 7 meczu ligowego plus mecze w Pucharach Europejskich zamykają pewien cykl. Oczywiście pierwsza informacja jest taka, że jedziemy w niepełnym składzie osobowym, można powiedzieć najsilniejszym, bo brakuje nam Marcela i Petera, którzy niestety z powodu urazów nie do Krakowa z nami się nie udadzą. Druga informacja jest taka, że jesteśmy po, tak jak powiedziałem wcześniej, cyklu przygotowań do na pewno meczu z Wisłą Kraków, który będzie, jak zawsze każdy mecz z Wisłą, ciekawy, bo spotykają się dwie drużyny, które preferują grę ofensywną, piłkę, powiedziałbym, nastawioną na ofensywę. I na pewno będziemy oczekiwali od nas samych zdobyczy punktowej, bo wiemy doskonale, że Wisła jest zespołem na pewno klasowym i pokazała to oczywiście w spotkaniach wcześniejszych, któreśmy analizowali, że jest bardzo groźna, ale zdajemy sobie też sprawę z wartości naszego zespołu i będziemy starali się, tak jak powiedziałem wcześniej, stworzyć widowisko, a jednocześnie przekuć to na zdobycz punktową. Taka decyzja jest, zawsze mamy dwóch, trzech graczy wyznaczonych i ten, który jest w optymalnej dyspozycji, bierze odpowiedzialność i po prostu podejmuje decyzję o wykonaniu tego stałego fragmentu. Niestrzelony rzut karny, to wiadomo, że jest to jakiś element, który jakby wzbudza pewne kontrowersje zawsze, aczkolwiek no to jest element piłki nożnej, który oczywiście powinien być zawsze zamieniony na bramkę, ale jak wiemy, analizując wiele przypadków i wielu piłkarzy, nie zawsze niestety jest zamieniony na bramkę. O Robercie na ten moment nie ma żadnych informacji na temat odejścia Roberta, także jedzie z nami do Krakowa i mam nadzieję, że podtrzyma swoją serię bramkową. Pewne jakby decyzje i pewne działania dział scoutingu podjął, natomiast no, na ten moment, tak jak powiedziałem, tematu nie ma. Znaczy, tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o aspekt działu scoutingu, to oczywiście jest przygotowany pewien wariant, natomiast no, tak jak mówimy, nasza kadra jest taka, jaka jest i tutaj trenujemy w tym układzie, w jakim jesteśmy, także do 31 sierpnia, w zależności od tego, gdyby coś się zdarzyło, to jakiś wariant jest, tak jak powiedziałem, przygotowany, aczkolwiek ja mam nadzieję, że się nie zdarzy. Tak jest jakby moja prywatna tutaj opinia. Powiem tak, właśnie to w ogóle nie patrzę kompletnie na takie informacje, bo to rzeczywiście w polskiej piłce jest ten problem, że ludzie, którzy wykonają naprawdę dobrą pracę, a pewnie wymieniłbym tutaj kilka nazwisk, a się okazuje, że Wisła nie przegrywa meczu, a są takie dziwne opinie, także dla mnie tematu nie ma. Trener Moskal jest bardzo dobrym szkoleniowcem, trenerem Wisły i to jest wszystko. I spotykamy się z zespołem Wisły Kraków i oczywiście będziemy walczyli o to, żeby zdobyć punkty. Ja myślę, że ten Śląsk, jak ktoś analizuje, to dokładnie wie, że to jest Śląsk, który chce mieć piłkę, chce konstruować akcje ofensywne, chce rzeczywiście w jakiś tam sposób dominować przeciwnika. Natomiast te ostatnie, znaczy każdy mecz w zasadzie pokazał, oczywiście wyniki nie są satysfakcjonujące dla nas punktowe, można tak powiedzieć, że tutaj brakuje, gdybyśmy tak sobie przeanalizowali, na pewno paru punktów, które gdzieś tam zostały stracone z przebiegu i z analiz meczowych, które sobie robimy, no ale tak jest w piłce, tak, że w tym momencie nie jesteśmy do końca zadowoleni ze zdobyczy punktowej, bo nie do końca z gry, bo oczywiście mankamenty zawsze są, ale myślę, że ten Śląsk, jeżeli się go obserwuje cyklicznie, to ma pewien swój styl i ten styl będzie chciał też utrzymać w meczu z Wisłą Kraków, bo zmieniając swój styl oczywiście i podporządkowując wszystko pod przeciwnika, tak naprawdę trochę traci swoją tożsamość jako drużyna, nie? I to jest moje oczywiście zdanie i tutaj jakby
ta tożsamość tego Śląska musi zostać zachowana, żeby liczyć na dobre spotkanie właśnie z taką drużyną, jaką jest Wisła Kraków. Nie, cały czas właśnie na pewno jest to jedna z newralgicznych pozycji i tutaj mocno się zastanawiamy i dyskutujemy nad tą pozycją. A tutaj może zostawię sobie ten rąbek tajemnicy, bo już i tak żeśmy powiedzieli o paru rzeczach, także powiedzmy, żeby dokładnie, żeby Wisła mimo wszystko też miała troszeczkę trudności, bo też myślę, że jedna i druga drużyna jest w jakiś sposób przewidywalna, tak można powiedzieć, bo Wisła opiera i zawsze opierała na bardzo dobrych graczach, którzy tak fantastycznie czują się w ofensywie, natomiast może troszeczkę gorzej w defensywie. Podobnie myślę, że jest zespołem Śląska, ale to jest charakterystyka zespołów, które chcą grać ofensywnie i chcą po prostu kreować sytuację, bo nawet Lech, pokazując w meczach pucharowych czy też w meczach ligowych, też cały czas próbuje swoją filozofię, a czasami punktów brakuje gdzieś tam, ale w dalszej perspektywie zawsze to jest tak, że ten sposób gry i strategia, która jest, oddaje ci później punkty, nie? Jeżeli to jest gra, która ma sens i która gdzieś widać pewne założenia.